W lewej kieszeni miałem zapalniczkę i chciałem zaświecić gdzie po prostu jestem, a się okazuje, że jakoś nie mogę ręki znaleźć. I w pierwszej chwili myślałem, że ta ręka jest urwana, a ta ręka była za mną, bo ona jest tu złamana całkowicie. Bólu pan nie czuł? No, w pierwszej chwili nie czułem, tylko tą rękę, żebym pociągnął do siebie i złapałem tu. No i teraz patrzę i tam z dala widziałem taki jasny punkt. No i to tak może było z 10 metrów. Ciągałem się tam. No i tyle. ,910. Dokładnie tyle katastrof budowlanych w latach 1995-2021 miało miejsce w Polsce. Zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od połowy lat 90. niechlubny prym wiedzie rok 2008, otwierający zestawienie z wynikiem 1113 takich zdarzeń, z czego 1000 stanowiło następstwo szalejących wówczas huraganów. To właśnie zjawiska losowe, takie jak działanie sił natury, przyczyniły się do lwiej części katastrof budowlanych. Nawet najlepsze rozwiązania technologiczne nie są w stanie oprzeć się pełnej potędze żywiołów. Katastrofy były, są i będą, ale co innego, jeśli dochodzi do nich na skutek ludzkiego niedbalstwa. Konsekwencje takiej postawy Europa dosadnie poznała w 2006 roku. Już 2 stycznia świat obiegła informacja o tragedii na niemieckim lodowisku w Bad Reichenhall. Z powodu złego stanu technicznego budynku na łyżwiarzy zawalił się dach pokryty grubą warstwą śniegu, skutkując śmiercią 15 osób, w tym wielu dzieci. Co istotne, kadra zarządzająca obiektem zdawała sobie sprawę z zagrożenia. W dniu katastrofy odwołano trening lokalnej drużyny hokeja zaplanowany na godzinę 16, ale do tego czasu lodowisko pozostawiono otwarte. I jakby tego było mało, do wypadku doszło zaledwie na kilka minut przed zamknięciem obiektu. Tragedia wywołała ogólnoniemiecką dyskusję na temat odpowiedniego zabezpieczenia budynków. Gorączkowo podjęte kontrole skutkowały zamknięciem wielu z nich. Z użytku wyłączono hale usługowe, stadiony, a nawet delfinarium w jednym z zoo. Rewizji poddano przepisy prawa budowlanego oraz zdecydowanie więcej uwagi poświęcono problemowi nieodśnieżania dachów. Niecały miesiąc później podobne działania podjęto w Polsce. Niestety nie był to przejaw nauki na cudzych błędach. Powodem zmian była katastrofa, której ogrom zapisał osobny rozdział w historii Polski. ,28 stycznia 2006 roku na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich, położonych na granicy Katowic i Chorzowa, odbywała się 56. ogólnopolska wystawa gołębi pocztowych. Kilkudniowej imprezie towarzyszyły targi Gołąb 2006, które przyciągnęły na Śląsk wielu hodowców z Polski i zagranicy. Wydarzenie stanowiło doskonałą okazję do pogłębienia branżowej wiedzy zarówno dla doświadczonych pasjonatów, jak i tych, którzy swoją przygodę z hodowlą dopiero rozpoczynali. Wystawę zorganizowano w oddanym do użytku w roku 2000 pawilonie numer 1 flagowej hali MTK o prostokątnej stalowej konstrukcji pokrytej blachą. Powierzchnia 10 tysięcy m2 bez problemu pomieściła stoiska wyposażone we wszystko, co niezbędne dla dobrego samopoczucia gołębi. Od karmy, leków i środków czystości po gołębniki, transportery i fachowe wydawnictwa. Zgodnie z harmonogramem, drugi dzień wystawy planowano zakończyć o godzinie 19. Po przeprowadzeniu popołudniowej aukcji i dekoracji najwspanialszych okazów, ruch na hali stopniowo malał, choć nadal przebywały w niej setki osób. Niecały kwadrans po 17:00 uwagę uczestników zwróciło dziwne zachowanie konstrukcji pawilonu. Targowy gwar został zagłuszony dźwiękiem pracującej stali. Chwilę później dyspozytorzy śląskich telefonów alarmowych odebrali pierwsze zgłoszenia o zdarzeniu, które zmieniło coroczne święto gołębiarzy w narodową tragedię. Oh,
policja, co zrobię? Dzień dobry, do słuchania, zabawić się tak. To jest na międzynarodowych targach katolickich. Są to ludzi, jest. To dzidziekiem runął. I co, co? Tak, na międzynarodowych targach katolickich. Pał się zawalił, pełno ludzi jest zawalonych. Policja, chorus. Drugiego dnia wystawy, około godziny 17.15, pokryty śniegiem dach pawilonu numer 1 runął na kilkaset osób znajdujących się w budynku. W zależności od raportów uznaje się, że w tamtym momencie w środku mogło przebywać nawet 700 wystawców i zwiedzających. Najmniej szczęścia mieli ci, którzy w chwili katastrofy znajdowali się w centralnej części obiektu. To właśnie środkowy segment dachu runął jako pierwszy, pociągając za sobą resztę konstrukcji. Osoby, które zawczasu zorientowały się w sytuacji, zdążyły wykonać zaledwie kilka kroków, zanim stalowe elementy przygniotły je do podłogi. Podrążone w ciemności ruiny wypełniły jęki i nawoływanie o pomoc. Ludzie, którzy nie stracili przytomności i zdołali samodzielnie oswobodzić się spod powyginanych elementów hali, ruszyli w kierunku pozostałych uwięzionych. Służby ratownicze odebrały zgłoszenia o katastrofie niemal natychmiast po zawaleniu się budynku. Dzwonili naoczni świadkowie, jak i sami poszkodowani. Widok ogromnej hali z zapadniętym dachem i ścianami rozchodzącymi się w różnych kierunkach był dla wielu ratowników zupełnie nowym, przerażającym doświadczeniem. Wokół budynku znajdowały się osoby, które o własnych siłach wydostały się z rumowiska. Niektóre z nich były w całkowitym szoku, zupełnie nie zwracając uwagi na odniesione obrażenia. Bardziej przytomni opowiadali o zamkniętych drzwiach ewakuacyjnych, które wyważano siłą. Jeszcze inni, pomimo sprzeciwu ratowników, próbowali wrócić do zniszczonego pawilonu. Towarzyszące temu niebezpieczeństwo nie miało dla nich znaczenia. W środku zostały ich rodziny, przyjaciele, zwierzęta i dorobek życia. Z tamtej strony, na końcu. Teraz chyba z 10 rannych i kilka żywych. Tam nie łaszcie po tym, od góry. Oni są wszyscy przywaleni, tam taka spora. Panowie, proszę stąd wyjść. To w każdej chwili grozi zapalenie. Proszę stąd wyjść. Proszę stąd wyjść. Jasne. Są tam ludzie jeszcze? Dużo. Załadujcie pana, ale do innej karetki. Mamy tu do... Dobre. Dawaj go do góry. Dawaj. Trzymaj pan do tamtej strony. Trzymaj pan do tamtej strony. Jest? Dobra. Jedziemy pomału. To byłem 3 razy tam w środku, bo mówię, pokazałem, gdzie leżą ci trzej, nie? A ten jeden, no mówię, bo ten pan, którego ja wyprowadziłem, bo się bał wyjść, to powiedział, że to jest jego kolega, gdzieś 20 lat chłopak, nie? Nakryliśmy go styropianem tylko, bo bardzo był zmasakrowany. Pierwsze działania ratownicze polegały na opanowaniu paniki, udzieleniu pomocy rannym oraz na możliwie najszybszym dotarciu do poszkodowanych. Niestety duża niestabilność opierających się na sobie elementów hali wyłączyła możliwość użycia ciężkiego sprzętu. Żeby uniknąć niekontrolowanych ruchów rumowiska zagrażających życiu uwięzionych, akcje prowadzono jedynie z wykorzystaniem pił do metalu, poduszek pneumatycznych i innych urządzeń ręcznych. Poszkodowani dawali o sobie znać, wzywając pomocy lub uderzając różnymi przedmiotami o stalowe elementy pawilonu. Jeszcze inni za pomocą telefonów komórkowych o swoim położeniu informowali rodziny i dyspozytorów numerów alarmowych.
Reszta należała już do ratowników, którzy nasłuchując odgłosów dobiegających spod zawalonej konstrukcji, przedzierali się przez rumowisko z nadzieją na szybkie dotarcie do poszkodowanych. Zadania nie ułatwiały panujące wówczas warunki atmosferyczne. Mróz w granicach 15 stopni poniżej zera nie tylko utrudniał prowadzenie samej akcji, ale i stanowił śmiertelne zagrożenie dla uwięzionych w rumowisku. Mało która z osób przysypanych stalą i śniegiem miała na sobie coś więcej niż lekkie ubranie. Było jasne, że przetrwanie nocy w takich warunkach graniczyło z cudem. W chwili ratownicy podzielili tą halę na 6 sektorów, no i przeszukują każdy sektor po kawałku, przecinają te elementy konstrukcji dachu, próbują się dostać do osób, które tam są pod tym zwaliskiem. No, mamy kontakt telefoniczny, wiemy, że tam są ludzie żywi, ranni i na razie jeszcze nikt do nich nie doszedł po prostu. Najgorsze jest to, że jest zimno. No i właśnie te zimno to jest najgorsze teraz, co może być, bo oni się wymrożą, ci ludzie. Nie? Osoby wydobyte z rumowiska segregowano na te, których stan wymagał natychmiastowego przetransportowania do szpitala oraz te, którym pomocy można było udzielić na miejscu zdarzenia. Taka możliwość wynikała z rozstawienia specjalnych namiotów, w których poza depozytem na znalezione dokumenty i rzeczy osobiste utworzono punkty medyczne. Osobne nadrzewane miejsca z zapewnioną opieką weterynaryjną przygotowano dla ewakuowanych zwierząt. Ptaki, którym po katastrofie udało się wydostać z klatek, zdezorientowane obserwowały rozwój wydarzeń z dachu i ścian zniszczonej hali. Dynamicznie prowadzona akcja ratownicza wymagała działania jak jeden organizm. Co więcej, ze względu na rozmiar tragedii i towarzyszącą jej walkę z czasem, konieczne było zaangażowanie dodatkowych sił spoza województwa. Poza ponad setką zastępów Straży Pożarnej, na teren targów zjechali m.in. ratownicy górniczy, PCK, GOPR-owcy, żołnierze, służby porządkowe, zespoły ratownictwa medycznego i grupy z psami poszukiwawczymi. Na miejscu zjawili się również duchowni, którzy kilku osobom udzielili ostatniego namaszczenia. W kulminacyjnym momencie udział w akcji brało ponad 1300 osób, ale walka o życie trwała także w szpitalach. W całym regionie ogłoszono mobilizację, lekarze i pielęgniarki rezygnowali z urlopów, stawiając się na jednym z najtrudniejszych dyżurów w karierze. Nie byli to jednak wszyscy, którzy 28 stycznia 2006 roku ruszyli z pomocą. Zanim działania zawodowców nabrały tempa, poszkodowanych ratowali inni uczestnicy wystawy, pracownicy MTK oraz mieszkańcy sąsiednich domów. Licealiści, których studniówka miała odbyć się tego dnia w pobliskiej restauracji, udostępnili salę i jedzenie ratownikom, którzy potrzebowali chwili odpoczynku. Korporacje taksówkarskie za darmo woziły rodziny poszkodowanych spod dworca do szpitali i na miejsce tragedii. Bezpłatną pomoc oferowało lokalne środowisko prawnicze, a każdy, kto tego potrzebował, mógł liczyć na opiekę psychologów. Ślązacy na własną rękę organizowali zbiórki odzieży i żywności, a lokalne stacje krwiodawstwa przez kilka kolejnych dni pękały w szwach. Naprawdę nie sposób wymienić wszystkich, którzy nie pozostali obojętni. Pierwszy raz przyjechałem do czegoś takiego, no jeszcze nie widziałem. Krzyki tych ludzi proszących o pomoc, nie mogąc się do nich dostać, słyszałem krzyki ludzi spod tego zawalonego dachu. Nie widząc ich, słyszałem, że są tam żywi ludzie. Uratowałem jeszcze taką dziewczynkę, która miała gdzieś w granicach 79 lat. Uratowaliśmy takiego pana, który miał dosyć ważył sobie tam, to go wyciągnął. Później już nie potrafiłem na nogach chodzić, przestały nogi działać. Potem żeśmy do takiego pomieszczenia gospodarczego i tam żeśmy nie mogli drzwi. Ludzie się przyklejali do drzwi. Wydarzenia na Śląsku szybko przyciągnęły uwagę mediów. Przebieg akcji ratowniczej relacjonowano na całym świecie i o ile kolejne doniesienia o uratowanych osobach mogły napawać nadzieją, tak z każdą następną godziną pozytywnych informacji napływało coraz mniej. Zarządzaną od czasu do czasu ciszę wypełniał jedynie warkot generatorów prądu. Spod ruin nie dobiegały już żadne wołania, a przez bramę targów katowickich przejeżdżały głównie karawany. Wokół terenu cały czas gromadzili się bliscy zaginionych z nadzieją, że z ruin uda się wydostać choć jeszcze jedną osobę i że będzie to akurat ktoś z ich rodziny. Ale pomimo całonocnych prac, ostatniego żywego człowieka, jak się później okazało, wyciągnięto z rumowiska po godzinie 22.
Reszta akcji upłynęła na wydobywaniu ciał, których do godziny 8 rano było już prawie 60. Co więcej, przypuszczenia o tym, że prawdopodobnie nikogo więcej nie będzie można uratować, potwierdziło zachowanie psów ratowniczych, które przeczesując kopiec usypany ze stali i śniegu, wymieszanego z ptasimi piórami, nie wskazały już żadnych miejsc, w których mogliby znajdować się żywi ludzie. Na 99% nie znajdzie się żadnej osoby żywej. W związku z tym, że wczoraj w nocy był wysoki mróz, minus 17 stopni, z tego co słyszałem gdzieś w wiadomościach, dlatego wydaje mi się, że przeżycie w takich warunkach z jakimiś nawet drobnymi obrażeniami jest niemożliwe. Po 23 otrzymaliśmy następnego, ostatniego właściwie pacjenta z dużym urazem klatki piersiowej, z obustronnym krwawieniem do jam opłucnowych. Od tego czasu zaczął się spokój i to nas niepokoiło. Czy w tym momencie już jest koniec, czy dopiero się zacznie po godzinie 12, jak ekipy ratownicze zaczną podnosić ten dach, czy coś robić. Bo dotychczas, proszę Państwa, z tego co myśmy zaobserwowali, wspaniale prowadzona akcja ratownicza polegała na tym, że rozparcelowano tych chorych w tych kilkunastu szpitalach. Byliśmy przygotowani, mieliśmy wolne łóżka, mieliśmy do dyspozycji sale operacyjne i czekaliśmy. I to było niepokojące. Niepokoiliśmy się, że jest cisza. Czyli chyba stała się najgorsza rzecz. Już nikogo żywego nie ma. Oficjalny bilans katastrofy na międzynarodowych targach katowickich wyniósł 65 ofiar śmiertelnych, w tym 10 cudzoziemców. Rany odniosło ponad 150 osób, przy czym dla wielu z nich doznane obrażenia skutkowały trwałym pogorszeniem sprawności. Szczęśliwie ocalonych od śmierci dzieliły zaledwie centymetry. Zdarzało się, że elementy dachu zatrzymywały się tuż nad samą głową lub spadały na osoby stojące obok. Zdaniem psychologów traumatyczne przeżycia, których doświadczyli poszkodowani, można było porównać do tych odczuwanych przez ofiary wojny, wskazując jednocześnie, że negatywne następstwa silnych emocji wywołanych obawą o siebie i bliskich pozostaną w ludziach na długie lata. Trzask, ogromny huk, krzyk ludzi i zobaczyłem, jak ten cały dach tej hali się wali na mnie. No, zdążyłem się tylko położyć i to chyba mi uratowało życie, bo myślę, jakbym w tamtym momencie stał, to nie miałbym żadnych szans, bo ten cały dach się zatrzymał nade mną dosłownie w odległości około 30 centymetrów. Także jeszcze tylko zdążyłem osłonić głowę lewą ręką i spadająca belka po prostu urwała mi część palca i miałem amputowany. Zaczęłam się już pakować do domu, zbierałam wszystkie ulotki do tornistra. Stałam mniej więcej 10 metrów od wyjścia, obok zakrętu, był zakręt jeszcze. I słyszałam taki trzask, spojrzałam na górę, zaczęło się wszystko walić. Leciało tak po kolei, myślałam, że może nade mną przestanie, może w pewnym momencie już zostanie tak jak było, ale leci dalej i wtedy chciałam się schować pod skrzynki. Ale kolega mi wtedy pociągnął do wyjścia. Dziwne to jeszcze, że 25 lat na kopalni pracowałem. Szczęśliwy, emerytury dożyłem i teraz mnie na takiej imprezie przysypało. Nie? Ostatnie dwa ciała wydobyto dopiero w trakcie prac rozbiórkowych podjętych z początkiem lutego, ale w katastrofie życie straciło także kilkaset zwierząt, w tym wiele wybitnych okazów. Dach runął między innymi na klatki reprezentacji Polski. Pocieszeniem na koniec całej operacji było odnalezienie dwóch gołębi, które w gruzach pawilonu przeżyły 22 dni. Niektóre ptaki samodzielnie powróciły do swoich gołębników, przemierzając nawet kilkaset kilometrów. Te, które udało się wyłapać, segregowano w siedzibie Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, aby jak najszybciej oddać je właścicielom, którym udało się przeżyć. Gdańskie gołębie ocalały, bo było tu wystawionych z całego okręgu gdańskiego. I one ocalały, bo te tu Częstochowa, to wszystko, no i syn do mnie dzwonił, że już samica jest w domu. Jest to wielki cios. Najpierw myśleliśmy o ludziach, dlatego dopiero akcję ratunkową, za zgodą oczywiście kierujących naszych, żeby akcję w stosunku do gołąbków podjąć, podjęliśmy o 9 rano w niedzielę, bo dopóki była szansa jeszcze, że ludzie żyją, nie chcieliśmy przeszkadzać, żeby właśnie nie utrudniać ratownikom, powiedzmy, czy w jakiś sposób nie przeszkodzić, żeby czyjeś życie przez nas zostało stracone. Co to jest za gołąbek? Dostarczony nam tutaj.
idzie porozpoznać gołębia po obrączce rodowej, którą tu ma na nodze. I po tej obrączce, bo jest na tej obrączce jest napisany numer oddziału. Widzi pan 254, to jest numer oddziału, a tu ma swój numer, tak jak człowiek ma dowód osobisty, tak gołąb ma właśnie taką swoją kartkę. No już chyba połowę gołębi poszło na swoje gołębniki, a te gołębie właśnie, co tutaj są, to są gołębie ze stoisk. Co jeszcze ludzie, nie wiadomo, co z nimi jest, nie, czy jeszcze żyją. Doszło do tragedii największej w okresie III Rzeczpospolitej. Ostatnia, większa od obecnej tragedia to była katastrofa samolotu w Lasie Kabackim pod Warszawą, w roku 1987. Stąd też niestety, mówię o tym z najwyższym żalem, to rozporządzenie o 3-dniowej żałobie jest całkowicie uzasadnione. Chciałbym wyrazić wyrazy najwyższego możliwego współczucia rodzinom wszystkich ofiar. Ja wiem, że w takiej sytuacji słowa niewiele znaczą, no ale chciałbym wszystkich podtrzymać na duchu. Na mocy rozporządzenia prezydenta Lecha Kaczyńskiego na terenie kraju ogłoszono żałobę narodową. Jednym z pytań towarzyszących uroczystościom pogrzebowym było to, czy działania ratownicze przeprowadzono z dostateczną sprawnością, pozwalającą na uratowanie wszystkich, których można było uratować. Chodziło o wskazanie, czy którakolwiek z ofiar zamarzła, czekając na ratunek, zwłaszcza, że przez media przewijały się informacje o nieskorzystaniu z pomocy niemieckich ratowników, którzy przyjechali na Śląsk, oraz o wadliwie działających telefonach alarmowych, które przekierowywały uwięzionych do miast z innych województw. Niemcom faktycznie odmówiono wejścia na teren katastrofy. Było to jednak spowodowane godziną, w której dotarli na miejsce. W tamtym momencie działania przeszły już w kolejną fazę, która nie wymagała dodatkowej pomocy. Odpowiedzią na to, czy ratownicy zrobili wszystko, co można było zrobić, jest m.in. sądowo-lekarska ocena obrażeń wykonana przez biegłych z Zakładu Medycyny Sądowej w Katowicach, jednej z kilku placówek, do których przewieziono zwłoki. Badania przeprowadzone na blisko 50 ciałach wykluczyły działanie niskiej temperatury jako przyczynę zgonów. Zgodnie z raportem, obrażenia stwierdzone u zmarłych powstały głównie na skutek urazów o charakterze zgniatająco-zmiażdżeniowym, zwłaszcza w obszarze klatki piersiowej i brzucha, co w niektórych przypadkach prowadziło do gwałtownego uduszenia. Zakres i rodzaj obrażeń w pełni odpowiadały skutkom katastrofy budowlanej. Co więcej, o tym, że ratownicy spisali się na najlepszą ocenę, przekonani byli również przedstawiciele rządu z premierem Kazimierzem Marcinkiewiczem na czele, którzy prowadzone działania obserwowali na miejscu zdarzenia. Bardzo dziękuję policji. Bardzo dziękuję górnikom, ratownikom górniczym. Bardzo dziękuję GoProwcom. Bardzo dziękuję wszystkim tym służbom, które uczestniczyły w tej akcji. Najistotniejszą sprawą w takich chwilach jest, jak ludzie się potrafią zachować. Ja muszę powiedzieć, że oprócz takiego prawdziwego podziwu dla ludzi, których zobaczyłem w akcji, strażaków, policjantów i tych moich ratowników medycznych. Ja myślę, że możemy śmiało powiedzieć, my wszyscy Polacy, że jesteśmy dumni z was, ale to automatycznie przenosi się takie poczucie, że my Polacy możemy być dumni z siebie. W moim głębokim przekonaniu te kilkadziesiąt godzin pokazało, że i inni w Europie mogą się uczyć od was, mogą się uczyć od Polaków. I za to wam dziękuję. Proszę państwa, ratownik, a już w szczególności strażak, nie jest od tego, żeby przemawiać, ale żeby robić swoje wtedy, kiedy przychodzi na to czas. Więc baby, chłopy, za tą całą robotę, którą żeście wykonali,
za to całe zaangażowanie, za to, że dzisiaj możemy mieć poczucie nieźle wykonanego zadania. Serdecznie Bóg zapłać. Dzięki wam. Ze względu na rozmiar katastrofy, prowadzenie postępowania wyjaśniającego przyczyny i okoliczności tego zdarzenia przejął główny inspektor nadzoru budowlanego, z inicjatywy którego do życia powołano specjalną komisję. Pierwsze wykonane przez nią oględziny pawilonu MTK przeprowadzono na drugi dzień po tragedii. Już wtedy wypracowano wstępne poglądy na temat katastrofy. Uznano jednak, że rozwianie wszelkich wątpliwości wymaga opracowania niezależnych od siebie ekspertyz, których wykonanie zlecono zespołom z Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Śląskiej. Osobną, trzecią analizę przeprowadzili uczeni z Politechniki Krakowskiej. Zrobili to jednak na wniosek prokuratury okręgowej w Katowicach, prowadzącej wówczas odrębne postępowanie. Pomimo wielotorowych prac uzyskane wyniki były zbieżne w zasadniczych punktach. Za bezpośrednią przyczynę katastrofy uznano utratę nośności konstrukcji wynikłą z nadmiernego obciążenia obiektu lodem i śniegiem. Wykluczono tym samym udział innych branych pod uwagę czynników, takich jak charakterystyczne dla regionu szkody górnicze, czy też drgania wywołane głośną muzyką. Dzisiaj, mogę Państwu zakomunikować, toczy się śledztwo. Śledztwo przyjęło wstępną kwalifikację. Artykuł 163, paragraf 3 to jest spowodowania katastrofy. Katastrofy, której następstwem jest śmierć wielu osób. Tu jest chyba bardzo znamienny dowód. I reprezentatywny, proszę Państwa. Który pokazuje stan, drodzy Państwo, dachu. Oczywiście grubość tego lodu około 7 cm to nie jest pokrywa, no różna jest pokrywa tego lodu na całym dachu, który jest w tej chwili przedmiotem oględzin. Ale jedno możemy powiedzieć, że generalnie na całej powierzchni dachu tego rodzaju warstwa lodu była od 1 do 7-8 cm, z tym, że niestety zdecydowanie przeważała ta gruba warstwa lodu. Nie jestem ekspertem, ale kierując się zdrowym rozsądkiem, opiniami osób, które mają wiedzę na temat wytrzymałości tego rodzaju obiektów, można stwierdzić, że tego rodzaju warstwa lodu pokrywająca tą ogromną przestrzeń dachu, cienkiego dachu, no, przy tej słabej konstrukcji musiała zrobić swoje. Przeciążenie lodem i śniegiem było zaledwie wierzchołkiem całej sprawy. Prowadzone postępowania ujawniły, że do katastrofy nie doszłoby, gdyby nie cały szereg błędów i zaniedbań, mających swój początek już na etapie planowania budynku. Pomimo prostej formy architektonicznej, właściwe zaprojektowanie hali wystawowej nie należy do najłatwiejszych. Duży rozmiar, jakim cechują się takie obiekty, wymaga skonstruowania w sposób gwarantujący odpowiednią wytrzymałość. W przypadku pawilonu MTK czynniki zewnętrzne, takie jak opady atmosferyczne, wywierały dodatkowe obciążenie na powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych. Budowę hali poprzedziło opracowanie dwóch projektów, budowlanego oraz mającego być w założeniach jego uszczegółowioną wersją wykonawczego. W rzeczywistości obie dokumentacje znacznie się od siebie różniły. Nie tylko ze względu na błędy obliczeniowe w projekcie wykonawczym, skutkujące obniżeniem możliwości nośnych budynku, ale i z powodu wielu odstępstw względem projektu budowlanego, podyktowanych chęcią zminimalizowania kosztów inwestycji. Zamiana droższej stali konstrukcyjnej na tańszą, cechującą się słabszą wytrzymałością, doprowadziła do zmniejszenia nośności elementów o 31%. Co więcej, pierwotny plan przewidywał 3% nachylenie dachu celem zapewnienia odpływu wody, ale w projekcie wykonawczym porzucono ten pomysł na rzecz otworów wykonanych na płaskim dachu. To rozwiązanie miało istotną wadę. W przypadku nieprawidłowej konserwacji odpływy ulegały zapchaniu, a gromadząca się woda generowała dodatkowe obciążenie dla już i tak osłabionego budynku. Nie bez znaczenia była także rezygnacja ze stężeń odpowiedzialnych za utrzymanie sztywności połaci dachowej oraz wadliwie zaprojektowane słupy główne.
Z powodu złego układu konstrukcyjnego, środkowy segment dachu, który zapadł się jako pierwszy, pociągnął za sobą pozostałe fragmenty. Dzisiaj prokuratorzy ponownie prowadzą przesłuchania, a wszystko to poprzez drugi wątek tej sprawy, który pojawił się od samego początku, a teraz nabrał szczególnego znaczenia. Chodzi mianowicie o stan techniczny nieszczęsnej hali, która runęła na tych ludzi. Wszystko wzięło się z doniesień mediów o tym, jakoby 2-3 lata temu z sufitu tejże hali spadały śruby zbierane przez pracowników i lała się woda właśnie w czasie zimy i pór deszczowych. Teraz prokuratorzy muszą dokładnie sprawdzić, czy rzeczywiście zima sprzed 4 lat i późniejszy stan techniczny hali miały znaczący wpływ na to, co się wydarzyło. Medialne doniesienia okazały się prawdziwe. Władze obiektu przez lata ignorowały jasne zalecenia dotyczące regularnego usuwania dodatkowych obciążeń gromadzących się na dachu. Już wstępne szacunki wykazały, że w dniu zdarzenia na obiekcie zalegała około 50-centymetrowa warstwa zlodowaciałego śniegu. O tym, że budynek przejawiał wady konstrukcyjne, właściciele mieli okazję przekonać się niemal od samego początku jego funkcjonowania. Najistotniejszym sygnałem, który pawilon wysłał zarządowi MTK i którego prawidłowa ocena mogła uchronić 65 osób przed śmiercią, była awaria, do której doszło w 2002 roku. Z powodu dużych opadów część dachu ugięła się wówczas pod ciężarem śniegu. Kontrola spoin przeprowadzona w miejscu deformacji wykazała nieprawidłowości każdej z nich. Ale pomimo tak wyraźnych przesłanek nie zdecydowano się ani na przeprowadzenie inspekcji całego dachu, ani nie wykonano ponownych obliczeń na wykazanie jego faktycznej nośności. Przy takim podejściu do konserwacji budynku, którego konstrukcja od samego początku była osłabiona, katastrofa była jedynie kwestią czasu. Wiele wad i błędów dałoby się uniknąć, gdyby autor projektu wykonawczego, na bazie którego wzniesiono halę, miał do jego opracowania odpowiednie umiejętności. W ramach procesu karnego mającego swój początek w roku 2009 ujawniono, że projektant nie miał ukończonych odpowiednich studiów ani nie posiadał wymaganych uprawnień, które pozwoliłyby na zgodne z prawem, a przede wszystkim w pełni kompetentne przygotowanie projektu wykonawczego. Zdaniem sądu niedoszły architekt skazany ostatecznie na 9 lat pozbawienia wolności mógł w pełni liczyć się z prawdopodobieństwem wystąpienia katastrofy, zdarzenia, po którym próbował odebrać sobie życie. Poza autorem projektu wykonawczego przed sądem stanęło jeszcze 11 osób, ale tylko jedna dobrowolnie poddała się karze. Mowa o koordynatorze technicznym obiektu, który wyrokiem pozbawienia wolności w zawieszeniu przypłacił zamknięte wyjścia ewakuacyjne. Na jego korzyść przemawiał fakt, że to zaniedbanie nie przyczyniło się do śmierci żadnej z ofiar. O wiele gorzej miała się natomiast sytuacja 3 osób piastujących kierownicze stanowiska na międzynarodowych targach katowickich. Dla nich proces zakończył się orzeczeniem kilkuletnich wyroków pozbawienia wolności w związku z dopuszczeniem do pogorszenia stanu technicznego pawilonu, organizacji targów w takim budynku oraz przeciążeniem dachu. Sami zainteresowani twierdzili, że swoje obowiązki wykonywali, a odśnieżenie obiektu zlecili firmie zewnętrznej. Tam były fragmenty, na których część śniegu pozostało. Były fragmenty takie, gdzie te warstwy mogą być różnie oceniane. Były fragmenty, gdzie ta warstwa była śladowa, były fragmenty, gdzie warstwa była większa. Nie jest tak, jak prezentowano to publicznie 2 dni temu na konferencji prasowej w Katowicach, którą przeprowadzały Międzynarodowe Targi Katowickie, iż ten obiekt był w sposób ciągły tutaj porządkowany, dach był odświeżany. To są rzeczy, które nie pojawiają się z dnia na dzień, a skala tego, co oglądaliśmy w dniu dzisiejszym, była przeogromna i można tutaj mówić ewidentnie o co najmniej zaniedbaniach, które co nie wątpię, powinny później służyć jako jeden z dodatkowych materiałów dowodowych w postępowaniu, które toczy się w prokuraturze okręgowej w Katowicach. Nie bez znaczenia pozostała dla sądu awaria hali, do której doszło w 2002 roku. Za kraty trafili rzeczoznawca budowlany, który ograniczył się wówczas tylko do miejscowej kontroli dachu, oraz chorzowska inspektor nadzoru budowlanego, która wiedząc o zdarzeniu nie zarządziła stosownej kontroli obiektu, zezwalając tym samym na jego dalsze użytkowanie.
Poza dotychczas wymienionymi, przed sądem stanęło jeszcze 5 osób, które ostatecznie nie usłyszały wyroków skazujących. Ze względu na zły stan zdrowia, sprawę architekta, który podpisał się pod wadliwym projektem wykonawczym, skierowano do odrębnego rozpatrzenia. Z kolei inżynier, który jako rzeczoznawca budowlany nie wychwycił błędów projektowych, zmarł w trakcie procesu. Natomiast dwaj przedstawiciele firmy wykonawczej oraz kierownik budowy zostali uniewinnieni. Ale sprawy karne to jedno, drugie to ciągnące się latami postępowania odszkodowawcze wytoczone przeciwko Międzynarodowym Targom Katowickim i Skarbowi Państwa, na którego gruncie znajdował się pawilon numer 1. W 2019 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnie uznał, że państwo współodpowiada za tę katastrofę, podając za przykład m.in. zaniedbania ze strony organów nadzoru budowlanego. Efektem wyroku były ugody zawarte z bliskimi ofiar. W ramach jednej z nich poszkodowanym wypłacono do podziału 15 milionów złotych. Osobne kwoty na cele pomocowe przeznaczono z budżetu państwa tuż po katastrofie. Wsparcia udzielili także zwykli obywatele, którzy wpłacali pieniądze w ramach organizowanych zbiórek i na specjalne konta bankowe. I choć żadna kwota nie mogła w pełni zrekompensować doznanej tragedii, tak pomoc była konieczna. Tracąc bliskich, wiele rodzin z dnia na dzień pozostało bez środków do życia. Rząd jest przygotowany do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy, także pomocy ofiarom. Na dzisiaj jeszcze mamy tak na obiad, na kolację, a na jutro na razie nie mamy. Katastrofa z 2006 roku to efekt szeroko pojętego braku odpowiedzialności, postawy wynikłej z patologicznego wręcz dążenia do zminimalizowania wydatków inwestycyjnych. I choć optymalizacja kosztów jest w pełni zrozumiała, tak istnieje pewna granica, po przekroczeniu której oszczędność w rozwiązaniach konstrukcyjnych rodzi niebezpieczeństwo dla przyszłych użytkowników obiektu. Może się okazać, że za koncepcję, która na papierze prezentuje się najtaniej, w rzeczywistości przyjdzie zapłacić najwyższą cenę. Do zmian przeprowadzonych po katastrofie zaliczyć należy m.in. uchwalenie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz nowelizację przepisów prawa budowlanego poświęconą naciskowi na zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania budynków, zwłaszcza tych wielkogabarytowych. Od tamtej pory kontrole należy przeprowadzać częściej, w szczególności przed i po sezonie zimowym, a ujawnione zaniedbania karane są dotkliwiej. Pierwsza ogólnopolska fala inspekcji ruszyła na drugi dzień po katastrofie. Sprawdzano i odśnieżano sklepy, szkoły, kościoły i wiele innych obiektów użyteczności publicznej. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w roku 2006 stwierdzono aż 130 katastrof spowodowanych opadami śniegu. Rok później takich zdarzeń odnotowano 8. Być może to tylko różnica pomiędzy intensywnością opadów, a może fakt, że wyciągnięto wnioski. Będę dążył po prostu do tego, żeby te ofiary, które tam zostały pod tym dachem, ci ludzie, którzy nie mieli tyle szczęścia co ja, którzy po prostu nie tylko tyle co ja, co ci wszyscy, którzy wyszli, no żeby nie zostali zapomnieni to raz, za dwa, no po prostu czuję się zobowiązany, żeby w ich imieniu mówić o tym, nagłaśniać to i żeby po prostu znowu głupota ludzka nie spowodowała takiej tragedii, bo to była tylko głupota ludzka. Głupota i nic więcej. No, ten obraz, który tam widziałem, no to było, że tak powiem, no, morderstwo tych ludzi. W roku 2012 spółka Międzynarodowe Targi Katowickie zgłosiła wniosek o upadłość. Po hali, w której rozegrał się dramat setek ludzi, nie ma już śladu. Jeszcze kilka lat temu opustoszały teren planowano przekształcić w park, ale po wykupieniu działki przez prywatnego inwestora coraz głośniej mówi się o dążeniach do wybudowania osiedla mieszkaniowego. Zapowiedzi spotkały się z szeroką krytyką tych, którzy uważają, że taka inwestycja na terenie naznaczonym ludzką tragedią jest niestosowna. Historię tego, co 28 stycznia 2006 roku wydarzyło się podczas wystawy gołębi pocztowych, zdradza masywny pomnik. Wyryte na nim imiona niemo opowiadają o dramatycznie przerwanym życiu i desperackiej walce o jego ocalenie. To upamiętnienie tych, którzy odeszli zbyt szybko i tych, którzy chcieli temu zapobiec.
To opowieść o pasji, odwadze, miłości do zwierząt i do drugiego człowieka. To tragiczna historia ludzi o gołębim sercu.